Jeśli chłopak chce pokazać dziewczynie, że bardzo mu na niej zależy, no to co robi? Chce zorganizować coś romantycznego. I od razu tutaj wielu kobietom zapewne pojawia się przed oczami pięknie ozdobiony stół, dwie świece, biały obrós. Mm, romantyczna kolacja. To jest właśnie to: jedzenie. Zresztą w jednym z powiedzeń mówimy: przez żołądek do serca. I dlatego chciałbym teraz Ci pokazać, że również poprzez jedzenie możesz uczynić piękny gest i okazać miłość samemu Panu Bogu. W Ewangelii według Świętego Marka jest bardzo ciekawa sytuacja opisana. Otóż do Jezusa przychodzą uczniowie faryzeuszów i Jana Chrzciciela i zaczynają cwaniakować, bo myślą, że jeśli oni mają płac, no to już cały świat też powinien go mieć. No i mówią, no dlaczego twoi uczniowie nie poszli, co nie rozumieją sensu postu, nie chcą się poświęcić, no co jest? A wtedy Jezus krótko na temat im mówi: Słuchajcie, jeśli jest Pan młody między ludźmi, tak oni mogą pościć. To nie ma sensu. Dopiero wtedy, kiedy zabiorą im Pana młodego, Wtedy przyjdzie czas na post. I tutaj jest trafione w sedno, że post nie jest dla samego postu, tylko nie jest dla relacji, dla czegoś głębszego, dla więzi między osobami. A teraz wyjdźmy z tych obrazów i przejdźmy do konkretów. Każdy katolik pości we wszystkie piątki całego roku, ponieważ wtedy wspomina męczeńską śmierć Jezusa Chrystusa, jak i przez cały okres wielkiego postu. Dlatego, że to jest okres przygotowawczy do jego zmartwychwstania, a ono nie przyszło od tak bez problemu. Tego było cierpienie, było prześladowanie, była droga krzyżowa, było zabranie Jezusa, zniewolenie go, i dlatego my czujemy pewien brak. Mówimy, Jezu, przyjdź, chcę Ciebie jeszcze mocniej zaprosić do swojego wnętrza, dlatego zgadzam się na pewien dyskomfort. I zaobserwuj, czy nie jest tak, że kiedy Twoje cielesne pragnienia są wszystkie zaspokojone, to przychodzisz ponad tymi pragnieniami duchowymi? Trochę tak jest, a znowuż, kiedy zrezygnujesz z czegoś, z jakiejś części jedzenia, to wtedy mocniej Bóg dochodzi do głosu. I właśnie o to chodzi. Jak możemy pościć? Ho, temat rzeka. Ja Dlatego, że tyle, ile ludzi, tyle sposobów na to, aby pościć. Ale do trzech najbardziej klasycznych należą. Przede wszystkim post jakościowy, czyli innymi słowy wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. I ona obowiązuje każdego katolika w Polsce w każdy piątek całego roku. Kolejny to jest post ilościowy, czyli ograniczenie ilości posiłków do jednego dosyta i dwóch niedosyta. A następne to jest post ścisły, czyli połączenie jednego i drugiego, czyli postu jakościowego i ilościowego i jesteśmy do niego zobowiązani w środę popielcowo oraz Wielki Piątek. No i oczywiście do tej triady trzeba się dołączyć, rezygnacji z hucznych imprez, zabaw, po to, aby bardziej skupić się na swoim wnętrzu. Nie możemy się jednak ograniczyć tylko do dietetycznych poprawek i do unikania imprez, bo gdyby to było opuszczenie tylko z przyzwyczajenia, no bo tak zawsze było, no bo chodzi tutaj, aby usunąć mięso z listy zakupów, no to bo może się okazało, że to jest bardzo płytka religijność. A przecież, zresztą bądźmy uczciwi i szczerzy, kiedy pójdziemy do sklepu i zobaczymy mięso na tle innych produktów, to nie zawsze ono jest najdroższe i nie jest najlepszym produktem ani jakościowo, ani smakowo. Jest dzisiaj tyle propozycji, że rezygnacja z samego mięsa nie jest niewiadomo jaką stratą. Zresztą nawet żywieniowcy zachęcają do diety wegetariańskiej, więc możemy nawet to czytać w sensie zdrowotnym. Więc jak z tego wszystkiego wyjść, aby było dobrze? Potraktujmy post Zjedzenia jako punkt wyjścia do czegoś głębszego. Przejdźmy teraz do innych form postu i je zaakcentujmy. I chciałbym je podzielić na dwie grupy. Pierwsze to są posty wyrzeczenia, a drugie to po prostu uczynki miłosierdzia. I kiedy połączymy jedne z drugimi, to osiągniemy naprawdę ideał. Zacznijmy od postu wyrzeczenia. Post wyrzeczenia to po prostu zrezygnowanie z tego, co jest dla mnie bliskie samego pana Boga. No i dla przykładu, dajmy to McDonald's. Ktoś bardzo lubi maka i wiem, może to ci się wydawać trochę dziwne, no bo przecież to niezdrowe i w ogóle po co to jeść, ale y wiem o czym mówię, bo sam go uwielbiam i kiedy przyjeżdżam i widzę tę żółtą emkę, to od razu mi się Micha cieszy. I nawet powiem ci, że kiedy zmieniałem parafię i dowiedziałem się, że będę miał niespełna 2 km do McDonalda, to od razu się ucieszyłem. No, ale dobra, prowadząc do sedna, kiedy jadę obok, McDonalda i widzę jak te reklamy burgerów mnie zachęcają, aby wziąć i się zatrzymać, kupić sobie McDonalda, a jednak tego nie robię, no to jest to wyrzeczenie i mogę to robić dla Boga. I powiesz, sadyzm. Jak lubisz, no to sobie zjedz. No, dlaczego masz sobie żałować? Ale właśnie o to chodzi, że wprowadzasz siebie w pewien dyskomfort myśląc o Bogu. I to może być modlitwą, bo powstrzymanie, czasami machinalnego zatrzymania się i kupienia jedzenia, i może być naprawdę czymś bardzo narzucającym się. Zresztą nawet więcej. Wiele osób mi mówi, że ma problemy z modlitwą, że o niej zapomina, że dzień tak biegnie godzinę za godziną, i w pewnym momencie orientują się, że już koniec dnia trzeba iść spać i spać, tylko uczynią znak krzyża, czy zmówią krótką modlitwę, idą spać, A chcieliby tak w różnych momentach dnia to czynić. I zobacz, i właśnie kiedy pościsz, to możesz te nachalne myśli. I to oburczenie w brzuchu przekształcić na moment modlitewny, żeby właśnie wtedy się zatrzymać, aby wtedy Panu Bogu na nowo się ofiarować. Zobacz, jak łatwo jest to przekuć takie pragnienie w myśl o Bogu, w jakiś na, w akt strzelisty. Piękna rzecz. A teraz post w postaci uczynków miłosierdzia. Nie zawsze post musi się kojarzyć i być, po prostu być jakimś wyrzeczeniem, rezygnacją, czymś negatywnym, bo post może być pozytywny, bo jest wiele takich sytuacji w ciągu dnia i w ciągu całego naszego życia, że lepiej by było uczynić kilka kroków do przodu, niż się wycofać. I chodzi tutaj o taką praktyczną miłość względem bliźniego, o systematyczne trwanie w jakiejś pomocy względem osoby czy danej grupy osób. I oczywiście tutaj trzeba bardzo mocno zaakcentować systematyczne, bo nie chodzi tutaj o. Skakanie z kwiatka na kwiatek, bo tak by było łatwiej, bo pierwsza emocja, bo dobre natchnienie, i tak sobie szukam raz tu, raz tam, i tak naprawdę wtedy realizuję, sam realizuję siebie, a nie robię tego dla Pana Boga. Więc poprzez wytrwałość możesz sprawdzić, czy Twoja miłość do drugiego człowieka jest rzeczywiście autentycznie Boża. Więc wejdź w to i wierz mi, że tam też będzie zresztą trochę rezygnacji, bo nieraz będzie trzeba ugry ugryźć się w język, czy um, czegoś nie powiedzieć, żeby nie sprawić przykrości drugiemu człowiekowi. Oj, źle by było, gdybym skupił się tylko na praktycznych aspektach postu i bym ukazał, że on jest pomocą w uzyskiwaniu jakiejś sprawności. Nie, post to jest coś więcej. On ukazuje, że człowiek to nie jest tylko i wyłącznie ciało, że jest w nim coś głębszego, wewnętrznego, po prostu, że jest w nim dusza. I w języku teologicznym mamy bardzo sprawne pojęcie, jest to metanoia, czyli zmiana umysłu, zmiana myślenia. I właśnie po to otrzymujemy w roku kościelnym 40 dni postu, abyśmy zajrzeli głębiej, abyśmy zrezygnowali z czegoś. Bo jeśli rezygnujemy, to pokazujemy, że nie jesteśmy tylko sumą, Popędów. Tylko, że człowiek to jest dusza, człowiek to jest relacja z Bogiem, człowiek to jest coś, co pff, nie jest w stanie posługać tego świata. No, po prostu jedno wielkie wow. Zresztą zobaczmy rozwój tego postu przygotowawczego do święta zmartwychwstania. Na początku obejmował on wielki piątek i wielką sobotę. Potem rozrósł się do tygodnia, a następnie do 40 dni. I to jest właśnie klucz programu. 40 dni. Wielka symbolika, bo od razu odwołuje się to do 40 dni Jezusa, który był na pustyni i był kuszony przez szatana, i również do 40 lat wędrowania narodu wybranego do ziemi obiecanej. I obie te sytuacje mówią o wewnętrznej walce, z którą musiał stoczyć zarówno Jezus z szatanem, jak i naród wybrany. Który dążył, szukał Boga, raz z niego rezygnował, potem do niego powracał, i to wszystko jest pewną miniaturą bitew, które my musimy w swoim sercu dokonywać. I od razu mi tutaj przychodzi na myśl Ewangelia Markowa. Mi taka sytuacja, że uczniowie sobie nie poradzili z wyrzuceniem złego ducha z epileptyka. Więc przychodzą do Jezusa, Jezus to czyni, i oni zdziwieni pytają: Jak to mogło się stać, że Ty go wyrzuciłeś, a my nie daliśmy sobie rady? A wtedy Jezus mówi: tak, Taki typ złych duchów można wyrzucić tylko postem i modlitwą. I temat zamknięty, trafione, po prostu zatopione za 100 punktów. Post jest konkretnym narzędziem do walki wewnętrznej, do tego, aby z różnymi rzeczami sobie po prostu poradzić. I przychodzi mi na myśl też piękny tekst Lux Torpedy, gdzie śpiewa: A we mnie samym wilki, dwa oblicze dobra, oblicze zła walczą ze sobą nieustannie, wygrywa ten, którego karmie. Dlatego pość i karm dobrym to, co dobre. I na to. Tobie błogosławię, niech Cię błogosławię, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Odwagi, Rycerzu, siłę.